Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem bardzo bieżącym, czyli Black Friday, które albo trwa, albo się dopiero rozpocznie. W niektórych drogeriach i sklepach trwa od miesiąca, w niektórych to będzie właśnie tydzień ostatni przed Black Friday, a w niektórych to będą po prostu te dni stricte, które opiewają na Black Friday. Ja Wam dzisiaj chciałam pokazać, jakie marki możemy znaleźć w drogerii Ekobieca. Jak wiecie, ja lubię tą drogerię, często tam zamawiam, więc pomyślałam, że pokażę Wam, jakie marki biorą udział między innymi w promocji. Słuchajcie, a naliczyłam tych marek ponad 100... Słuchajcie, a ogarnęłam tych marek 117. Tyle marek jest w promocji właśnie w drogerii Ekobieca. No, ale tutaj Wam chciałam pokazać właśnie te, które uważam, że są najlepsze, te, które ja lubię. No i może zachęcę Was do zakupów. Zacznijmy może od marki Catrice. Jak wiecie, ja bardzo lubię markę Catrice, szczególnie lubię ich podkłady, pudry i korektory. Mam też produkty do oczu i produkty do ust. Palety też są fajne. Szczerze, produktów do ust chyba używałam najrzadziej. No, ale tutaj już od preferencji makijażowych też to zależy, ja nie za często używam właśnie takich produktów, ale tak jak Wam wspomniałam, jeśli chodzi o podkłady, no to oczywiście Catrice True Skin, on jest teraz na promocji za około 25 zł, więc fajna cena. Oczywiście korektory, ale też miałam bazę Catrice One Step Skin Perfector, baza utrwalająca cerę. Ona teraz jest z 27 przeceniona na 19 zł, więc wygląda tak. Myślę, że to jest fajna opcja, żeby właśnie tą bazę sobie przetestować. Ja ją miałam, tak jak Wam wspomniałam, i mam tak naprawdę i sprawdza się naprawdę. Sprawdza się dobrze. Używam jej od czasu do czasu. Jak wiecie, ja też za bazami nie przepadam, więc uważam, że to używanie i tak jest dość częste. Jeśli chodzi o Catrice, jeszcze to, tak jak Wam wspomniałam, mam paletki i również paletki Wam polecam. Palety teraz wychodzą za około 32 zł. Mam wszystkie trzy rodzaje, ale w jednym z filmików mówiłam Wam, które palety wybrać, więc zachęcam do powrotu do jednego z filmików, on się Wam tutaj powinien wyświetlić. No i zobaczycie, przekonacie się, którą paletę warto kupić. Słuchajcie, jeśli chodzi jeszcze o sklep Ekobieca, to jest oczywiście aż do minus 70% promocja na markę Belle. Jest tam przecenionych naprawdę dużo produktów, ale mi w oko wpadły dwie rzeczy. Po pierwsze to jest Belle Wow Illumiset Powder, czyli ten sypki puder rozświetlający do twarzy i ciała. To jest ten puder, który miał taką wielką sławę ostatnio i ten puder Illumi prasowany był do niego porównywany. On jest w tym niebieskim opakowaniu, jak tutaj widzicie. I on teraz z 14,50 wychodzi za 11,60, więc uważam, że to jest bardzo fajna cena, żeby właśnie ten puder przetestować. A kolejnym produktem z Belle, który też wpadł mi w oko, to jest Belle Great Cover Makeup, intensywnie kryjący podkład w musie. Wygląda tak. Myślę, że jest to produkt ciekawy. On co prawda ma tylko 20 gram i na promocji kosztuje 32,30, czyli on jest na 15% rabacie, ale uważam, że jest to bardzo ciekawa propozycja. Po pierwsze konsystencja musu, po drugie kryjący, więc dla osób o jakiejś niedoskonałości skóry fajnie się sprawdzi, więc ja jestem też go, nie powiem, ciekawa. Podkład, który mam, tylko kurczę, używam go strasznie rzadko, to jest Belle Lift Complex, podkład liftingująco-regenerujący i on wygląda tak. On jest w takim biało-beżowym opakowaniu i on jest znowu przeceniony na niecałe 30 zł, więc też fajna cena, z ponad 35. I tutaj już mamy normalne 30 ml. Myślę, że podkłady warto kupować na tej promocji chyba najbardziej. Podkłady, korektory i palety to są chyba takie rzeczy, które są najdroższe, i pudry są najdroższe i podczas promocji są na nie największe rabaty. Co tu jeszcze na Ekobiecej? Wróćmy do Belle.
z Bell na e-kobiecej znalazłam jeszcze Bell Och That Magic Lipstick, czyli pomadka, która zmienia kolor na ustach. I ona, jak widzicie tutaj, występuje w różnych odcieniach. Ta pomadka może być żółta, niebieska, zielona, fioletowa, pomarańczowa. Jestem bardzo ciekawa, jak ona w ogóle wygląda właśnie po nałożeniu na usta, jak te kolory jakby reagują z ustami i jaki mają wpływ na zmianę koloru. I one, słuchajcie, nie wszystkie są przecenione, ale te przecenione są na rabacie z 10,50 na prawie 9 zł, 8,90, 8,30, więc uważam, że żeby przetestować taką rzecz, to jest naprawdę bardzo fajna cena. No i oczywiście Lovely. Z Lovely polecałabym Wam ten korektor No More Dark Circle, który akurat właśnie w tym miesiącu testuję w ramach wyzwania i on kosztuje 10 zł z ponad 12, ale musicie się spieszyć, bo screena robiłam wczoraj, a tutaj już było coś niedostępne, więc jak widać stany schodzą naprawdę bardzo szybko. No i słuchajcie, to chyba tyle, jeśli chodzi o wszystkie produkty z Bell, bo już tutaj patrzę, że nic nie mam. Z Vibo mam jeszcze puder fiksujący. Jedna z Was mi napisała komentarz, że chciałaby chyba właśnie jakiś drogeryjny puder fiksujący pod jednym z filmów. I słuchajcie, Vibo Fixing Powder to jest bardzo fajny produkt właśnie dla osób, które borykają się z tłustą skórą, które potrzebują po prostu dobrego utrwalenia. Na mojej suchej, normalnej skórze on czasami wydaje się zbyt intensywny, zbyt mocny. Natomiast myślę, że właśnie na cerze tłustej sprawdzi się bardzo fajnie. I słuchajcie, on jest przeceniony o 40% z 15 zł na 9. Myślę, że to jest bardzo fajna okazja. W e-kobiecej są też przecenione produkty marki Paeze. Nie wiem, czy wiecie, ale Paeze wypuściło ostatnio swój kalendarz adwentowy i on właśnie na e-kobiece. Jego cena to jest 300 zł, ona jest jakby już z automatu przeceniona na 199, natomiast teraz na tym Black Friday'u kosztuje 179 zł. Tam nie ma produktów stricte na 24 dni, ale myślę, że to jest też fajna opcja właśnie też takiego prezentu albo właśnie takiego przedsmaku świąt. Jeśli chodzi o Paezę, to w bardzo fajnej cenie wyhaczyłam też pojedyncze cienie foliowe, ponieważ niektóre są z 19 zł przecenione na 15, niektóre z 19 na 17, z 12 na 10, to zawsze 2 zł, ale wiecie, kupicie kilka rzeczy i ten rabat naprawdę fajnie się zbiera, a Paeza ma bardzo fajne te cienie właśnie pojedyncze, błyszczące, foliowe. I oczywiście, jeśli mówię o Paeze, to nie może zabraknąć Lilosz i Chiki, czyli maskar, które bardzo lubię. Jeśli oglądacie na bieżąco moje filmy z wyzwaniem, to wiecie, że przez kilka miesięcy jakby w duecie szła maskara Chiki, już ją wyrzuciłam, natomiast w tym miesiącu właśnie wzięłam w obroty maskarę Lilosz. I tak jak Wam mówiłam, każda ma inne działanie, szczerze najbardziej one podobają mi się w duecie, też jest relacja wyróżniona na Instagramie, więc zachęcam Was do zobaczenia właśnie efektu, jaki dają. Ta Lilosz bardzo bardziej pogrubia i ma taką bardziej klepsydrowatą szczoteczkę, natomiast Chiki fajnie wydłuża, lubię obie i jeśli miałabym okazję, na pewno bym do nich wróciła. I one z 39 zł właśnie na e-kobiece są przecenione na 31,20. W bardzo fajnym rabacie są też, słuchajcie, pędzle z Boho, bo na przykład już Wam tutaj podam jedną taką fajną cenę pokazującą, jakie te przeceny mogą być. Pędzel do podkładu kosztuje 37,50-28, więc to jest prawie 10 zł. Myślę, że to jest mega opcja właśnie, żeby skompletować sobie taki podstawowy zestaw pędzli, jeśli nie macie, albo rozszerzyć swoją aktualną ofertę, powiedziałabym, czyli aktualne zapasy, żeby było tego więcej, bo wiecie, że jakby pędzli nigdy dość, zawsze
Im więcej pędzli, tym można powiedzieć, rzadziej myjecie. Trzeba myć te pędzle, ponieważ na raz umyć ich więcej, a nie trzeba je myć na bieżąco. Więc jest naprawdę bardzo dużo pędzli z Boho. Ja Wam polecam mega pędzel do rozświetlacza, czyli V114. I pędzel do oczu, te bardzo precyzyjne. One są naprawdę super, więc zwróćcie koniecznie na to uwagę. No i słuchajcie, ja wiem, że jest masa tych marek w e-kobiecej właśnie na przecenie. Ja Wam polecam właśnie wejść na stronę i zapoznać się z wszystkimi markami. Znajdziecie tam marki pielęgnacyjne, makijażowe, naprawdę każde. No i zapraszam Was tam na zakupy. Mam nadzieję, że obłowicie się na tym Black Friday'u. No a ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Być może pojawi się jeszcze jeden filmik właśnie w takiej tematyce Black Friday'owej. Może pod lupę weźmiemy inne drogerie. Dajcie mi znać, czy jesteście zainteresowani. Ja Wam już bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam przypadł do gustu. Poproszę o kciuka do góry i subskrypcję na dole. No i widzimy się już niedługo. Pa, pa!